Historii i dziedzictwu Radziwiłłów, jednego z najpotężniejszych rodów magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego, jest poświęcona wystawa, która została otwarta w Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Jest to blisko 400 eksponatów z 40 muzeów, bibliotek, archiwów, kościołów, klasztorów, kolekcji prywatnych z 7 krajów. Absolutnie dauguma eksponatų ar portretų, kur galima pasakoti ištisas biografijas, labai intriguojančias Radvilų biografijas, jos labai įdomios, ir ne tik vyrų, bet ir moterų. Bet ir daugelis meno kūrinių, ar tai kokia buožė Etmono, ar pavyzdžiui, sakykime, Madonos paveikslas ar panašiai, turi ištisas detektyvinės istorijos. Tai pavyzdžiui, kas nori pažinti Lietuvos istoriją nuo mikro iki makro, tej Radwilu paroda jest pati geriausia wieta. Jest to pierwsza tak duża wystawa poświęcona Radziwiłłom. Maciej Radziwiłł, jeden z jej inicjatorów, marzył, by odbyła się właśnie w Wilnie. To było moje marzenie od wielu lat, żeby taką wystawę zrobić. Trochę śmialiśmy się, że chciałem zrobić lepszą wystawę niż wystawa o Sapiechach, a Sapiechowie byli zawsze takimi rywalami Radziwiłłów na Litwie. Wydaje mi się, że udało się to. Na wystawie prezentowane są portrety, dokumenty, unikalne przedmioty związane z rodem Radziwiłłów. Najbardziej egzotycznym eksponatem jest kielich, który Mikołaj Krzysztof Sierotka zawiózł do Jerozolimy podczas swojej pielgrzymki w 1583 roku. Tai sensacija ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, žodžiu, visose šalyse, kurios yra susiję su abiejų tautų respublika, su Lietuvos didžiaja kunigaikštyste, nes tikrai niekas nesitikėjo, kad šitas votas Radvilos našlaitėlio, turbūt pačio iškiliausio asmens Radvilų giminės istorijoje, kad jis yra šventojo žemė išlikęs, nes, kaip žinote, šventojo žemė kenčia ne vieną šimtą metų nuo įvairiausių kataklizmų, tai turbūt tas labiausiai nudžiugino. Dla Macieja Radziwiłła największą wartość emocjonalną stanowią przedmioty, które są w rodzinie od wielu stuleci, takie jak bulawa z pierwszej połowy XVII wieku, obraz Matki Boskiej Radziwiłowskiej znaleziony w czasie bitwy pod Wiedniem w 1683 roku i chorągiew, którą od pokoleń podczas pogrzebów w rodzinie przykrywana jest trumna. Część tych przedmiotów ma dla mnie największą wartość taką emocjonalną, bo ta wystawa opowiada nie tylko o wielkiej historii rodziny, która przez wieki miała ogromny wpływ na politykę Wielkiego Księstwa i całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale jest to też taka mała historia, historia przedmiotów. Nasze dzieje są burzliwe, w czasie tych historycznych burz ludzie cierpią, ale też cierpią przedmioty i są tracone, są kradzione, są niszczone, a jednak jest tutaj kilka przedmiotów, które przez kilkaset lat udało się utrzymać w rękach rodziny praktycznie bez przerwy albo wracały z powrotem do rodziny. Przez 400 lat Radziwiłłowie sprawowali najwięcej ważnych stanowisk w Wielkim Księstwie Litewskim. Byli fundatorami kościołów, mecenasami sztuki. Historia tego rodu to ogromna część historii Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nasze dziedzictwo artystyczne to są dokonania tutaj, powiedzmy, na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc także Białoruś, ale także Ukraina. No to rzeczywiście Radziwiłłowie od czasu do czasu rywalizują, a to z Sapiechami, bo jednak Sapiechowie też tu są bardzo mocno obecni, czasami z Pacami, ale Sapiechowie, Pacowie gdzieś tam stoją jednak w tle i tylko czasami właśnie wchodzą w tą bezpośrednią rywalizację. Oni cały czas są na czele i to jest jakiś fenomen. Ja mówię zawsze, że jestem obywatelem Wielkiego Księstwa. Pamiętam, miałem takiego wuja Eustachego Sapiechę, czyli rodzina numer dwa w Wielkim Księstwie. I on właśnie szalenie się denerwował, jak kiedyś usłyszał, że Czesław Miłosz powiedział, że jest ostatnim obywatelem Wielkiego Księstwa. I mówi, jak to on nas, Sapiechów, Radziwiłłów, nie zapytał o to, czy my się czujemy. My się czujemy tymi obywatelami i w jakimś stopniu w tych naszych rodzinach przetrwała właśnie ta świadomość, że to państwo istnieje w naszych sercach.
Wystawę Radziwiłłowie, historia i dziedzictwo książąt można będzie oglądać do 12 stycznia 2020 roku. W programie towarzyszącym są odczyty oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej.